Dzień dobry, kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym. Zmienię teraz kadr i pokażę Wam, co udało mi się kupić. Dzisiaj przyszły do mnie trzy paczki. Dwie z Notino, jedna z Amazona. Pokażę Wam, co kupiłam. Przepraszam, że już otworzyłam opakowania, ale chciałam uniknąć tego, żeby nie było widać adresu. No i nie chciałam marnować czasu na rozrywanie tych opakowań. Co zamówiłam? Zacznę od Notino. Zamówiliśmy od Armaniego Acqua di Gioia 200. 212 Harrery, też 200 ml. Invictusa od Paco, to jest 150 ml, dla mojego mężusia też. No i Acqua di Gioia dla mnie, też od Armaniego, to są setki. Pokażę Wam teraz, co zamówiłam z Amazona. Zamówiłam sobie z The Ordinary krem. Retinoid 2% emulsję. Krem, znaczy nie krem, bo to jest olejek taki pod oczy. Dalej mamy Hyaluronic akcji 2% B5. Peeling Solution. Ja te kosmetyki nie wszystkie, ale miałam też w Polsce. No, ale nie pomyślałam, żeby je ze sobą zabrać, a jest jak jest. Póki co loty są wstrzymane, więc musiałam się zaopatrzyć też tutaj. Rozpakuję teraz wszystko i pokażę Wam, jak wyglądają te kosmetyki. Kremik. Seteczka, 100 ml, bardzo dobry krem, rewelacyjny wręcz. Następny będzie, o Jezus, nienawidzę tych opakowań. To jest serum pod oczy, kofeinowe. Ja mam strasznie podkrążone oczy, mam to genetycznie po mamusi. O Jezu, porwę całe te opakowania. Następną rzeczą jest retinoid w emulsji, 2%. To jest 30 ml, już te produkty są. Hyaluronic akcji 2%. I mamy tu jeszcze Peeling Solution, to lubię najbardziej. Też jedna z moich ulubieńc na YouTubie, Kinga Socha, też tego używa. I tak naprawdę to z jej polecenia. Pierwszy raz to kupiłam. A jej kochana mamusia Agusia chwaliła bardzo ostatnio też ten krem. Ja również Wam go polecam. I do Agi, i do Kingi również zapraszam Was na kanał. Bardzo fajne dziewczyny. Robią fantastyczne filmy. Przesunę sobie teraz te produkty z The Ordinary i pokażę Wam może, jak wyglądają te perfumy. Zepsuję niespodziankę mężowi. Ale, no cóż, otworzę. Invictusy. Tako. Mam nadzieję, że nie będzie zły, że mu rozpakowałam. Nawet jak będzie, no to trudno. Tak wygląda opakowanie. Świetne są. On już je miał, tylko że mniejszą pojemność. Słuchajcie, no pachną świetnie. Dobra, zobaczmy teraz te 212. Jejku, jak mi ten chyba teraz będzie pachnie. Robię sobie od razu bałaganu. Otwieramy następne. Oj, od razu otworzyłam okrętkę. Tak wyglądają w opakowaniu. Ładne opakowanie. Tych nie wiem, czy miał. Nie pamiętam, żeby miał te perfumy. Ale też je znamy. No powiem, że te też dobrze pachną. Acqua di Gioia jeszcze męskie. Znaczy unisex mamy
łazience. Nie wiem, czy to jest ten sam zapach, ale wydaje mi się, że tak. Nienawidzę tej folii. Strasznie lubię z Notino zamawiać, bo mam zawsze pewność, że to są oryginalne perfumy, a zdarzyło mi się zamówić perfumy, które przyszły mi oryginalne. Dobra. Zobaczmy, jak pachną. No też ładny zapach. No i teraz w końcu moje. Dla mnie tym razem tylko jedna. Ale ja mam trochę perfum, więc jedne z pewnością mi wystarczą. Wybiorę się do opakowania. Męża już odsunę na bok. Te perfumy też miałam. Co prawda już dawno, bo bodajże w 2015 roku je miałam ostatnio. Też miałam w mniejszej pojemności, bo 30. Zobaczę, czy w dalszym ciągu mi się tak podobają, jak kiedyś mi się podobały. No to jest to, powiem Wam. Podobają mi się tak samo, a nawet może i bardziej. Zaraz przyniosę te drugie Giorgio, te, które ma mój mąż i porównam, czy to jest to samo. Zaraz wracam. Myliłam się. Mamy jeszcze te Sikeje. To nie jest ten Giorgio. Zmyliła mnie butelka, wiecie? I pomyślałam sobie, że to jest to samo. Ale numer. No nic. Dobra. No to trochę tego jest. Myślę, że zakupy mi się udały. Zgubią mnie te zakupy przez internet. Uważam za udane. Ani ja na całe te zakupy wydałam 421 funtów i 80 pensów. W złotówkach to jest 2100 zł z groszami. Także no nie mało. Mam tutaj moje ściągi. Tak, wydrukowałam sobie faktury. Więc może powiem Wam, co ile kosztowało tutaj w Wielkiej Brytanii, a co ile kosztowało w Polsce. Niektóre te rzeczy są tańsze w Wielkiej Brytanii, inne w Polsce. Także sobie porównamy. Te Giorgio, to są 200. Ja kupiłam ich 2 opakowania, bo jedne kupiliśmy dla męża, a drugie dla teścia. Słuchajcie, tutaj płaciliśmy za nie 72 funty za jedno opakowanie 200 ml. Czyli 144 funty za 2 opakowania. I tak, no zapłaciłam za nie powiedzmy 720 zł, tak? W Wielkiej Brytanii ta woda perfumowana, tak? Bo to nie są perfumy, tylko woda perfumowana bodajże. Woda toaletowa. Kosztuje w przeliczeniu na złotówki 360 zł, natomiast na Notino w Polsce znalazłam je za 424 zł i 80 groszy. Także w Wielkiej Brytanii wypadają trochę taniej. Następne będą te Invictusy. Kosztowały 71 funtów i 84 pensy. W przeliczeniu 359 zł i 20 groszy. W Polsce są sporo tańsze, słuchajcie. To też są, to jest duża pojemność, 150. W Polsce kosztują 314 zł i 50 groszy na chwilę obecną. Ja przeliczam funta na 5 zł. Kolejne będą nie tak jak powiedziałam wcześniej Harrera, tylko Herrera 212, tak, wiem, pomyliłam się. Tutaj kosztowały 74 funty i 43 pensy. W Polsce też są tańsze, bo kosztują 339 zł i 90 groszy. Następnymi perfumami są te moje Acqua di Gioia. To jest setka, słuchajcie. Tutaj kosztowały 58 funtów, czyli 290 zł w przeliczeniu przez 5 zł, tak, pomnożę. Natomiast w Polsce cena w zasadzie się nie różni, bo kosztują 289 zł i 50 groszy. Dobra. Przejdziemy teraz do
produktów do Ordinary. Słuchajcie. Przepłaciłam. Przepłaciłam. Porównuję ceny Amazona z cenami na Allegro. Słuchajcie, ten krem, ja płaciłam za niego 19 funtów i 19 pensów, co daje nam 95 zł i 95 groszy. Natomiast na Allegro już z przesyłką znalazłam ofertę za 70 zł, także sporo taniej. Następnym produktem, za którego przepłaciłam, to jest ta emulsja z retinolem 2%. Słuchajcie, ja zapłaciłam za niego 26 funtów i 25 pensów, co w przeliczeniu na złotówki daje mi 131 zł i 25 groszy. Natomiast w Polsce znalazłam go za 74 zł. Na Allegro, z przesyłką oczywiście. Następne będzie to Caffeine Solution. Ja zapłaciłam za nie 9 funtów, co daje mi 45 zł w przeliczeniu na złotówki. Natomiast w Polsce znalazłam je za 44 zł, więc cena w zasadzie się nie różni, tak? Przejdziemy teraz do następnej rzeczy. Jest to ten Peeling Solution. AHA 30%, BHA 2%. Ja zapłaciłam za niego, słuchajcie, 9 funtów i 59 pensów, co daje 47 zł i 95 groszy. Natomiast w Polsce znalazłam go za 55 zł. Także tutaj wypada troszkę taniej. I ostatnią rzeczą jest ten hialuronik akcji 2% plus B5. Ja za niego zapłaciłam 9,50, co w przeliczeniu daje mi 47,50. Natomiast w Polsce znalazłam go dużo drożej. No jak na taki produkt, to wydaje mi się, że cena znacząco się różni, bo w Polsce kosztuje 59 zł. Także różnie to się ma. Słuchajcie, może niebawem znowu u mnie na kanale pojawi się jakiś haul. Chociaż no ten lockdown chyba mnie wykończy. Nie, no żartuję. Lubię zamawiać przez internet, dużo zamawiam przez internet, jednak jak pójdę do sklepu, to powiem Wam, że troszeczkę bardziej liczę się z cenami, natomiast jak kupuję przez internet, to wydaje mi się, że nie mam umiaru. I jak kupowałam te rzeczy, to nawet sobie nie zdawałam sprawy, ile to w sumie kosztuje, tak? Natomiast jak ja sobie to siadłam i podliczyłam, to nie oszukujmy się, troszeczkę się zdziwiłam. No ale cóż, to nie jest wydatek taki, który muszę ponosić co miesiąc, tak? To jest wydatek jednorazowy, powiedzmy, w perfumach na rok, czy nawet na dłużej. No natomiast w kosmetykach do pielęgnacji też myślę, że spokojnie 2 miesiące. No, niektóre kosmetyki może nawet na dłużej mi wystarczą. Także moje zakupy uważam za udane. Powiedzcie mi, kochane, co sądzicie? Czy się ze mną zgadzacie? Czy uważacie może, że przepłaciłam, albo że te ceny były dobre? Podzielcie się swoją opinią. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam Was do mnie na kanał częściej. A na pewno zacznie mnie to bardziej motywować do nagrywania większej ilości filmików, być może o tej tematyce, bo na razie więcej nagrywam, że tak powiem, z kuchni, bo tam spędzam większość czasu. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. Pa!